proszę. Niech góry izerskie piętrzą się od Jakuszyc oraz Szklarskiej, bo starego uzdrowiska ulice kolorowe szlaki wiją się pomiędzy i ponad szczyty, gdzie gwiazd jest większy blask, gdzie polsko-czeskich nie ma zwad. Kiedy nagrywam ten materiał, mój kanał gdzieś rok temu siłą inercji z 400 gdzieś tak powoli przebił się do 600 subskrybentów. Kiedy to w międzyczasie na YouTube'a dla tego konkretnego kanału pana dyletanta nie robiłem absolutnie niczego. Nie znaczy to, że prywatnie w życiu nic czego nie robiłem. Na przykład w bieżącym 24 roku postanowiłem sobie jeden raz na miesiąc pojechać w teren. No najbliżej mi z mojej Częstochowy w góry, w Beskidy, więc atakuję Beskidy. Niemniej jednak raz do roku, kiedy to tak z roboczych dni wolnych w moim grafiku, w moim zakładzie pracy można ułożyć jednym ciągiem taki okres wolnego quasi urlopu, to sobie zawsze w maju teraz jeżdżą gdzieś dalej. Rok temu były to Izery atakowane od Świeradowa Zdroju. W tym roku są to Izery atakowane od strony, nie chcę mówić, Szklarskiej Poręby, bo wylądowałem w Jakuszycach. I w tym roku jest to wariant absolutnie budżetowy, bo przeżywszy 4 dekady życia, pierwszy raz biwakuję w terenie przy użyciu mojego niestrudzonego czerwonego kompaktowego minivana, w którym postanowiłem uprawiać van touring. Dlaczego Izery? Nie chcę pieprzyć głupot jak Jackowski, który tam mówił, że jak przykłada jakieś majtki do głowy, to go smyra czoło i nachodzą go niesamowite myśli i od dziecka ciągnęło go w stronę nieba. Chodził nad jakieś jeziorko jako dziecko i patrzył w niebo i mówił: ja należę do nieba! I stąd się wzięły jego supermoce. Ale mnie ciągnie do gwiazd. Tak się składa, że w Polsce trudno o dobry widok gwiazd. Tak? Wy nie widzicie gwiazd. Na mapie zanieczyszczenia świetlnego kraju wyróżnia się dwa miejsca, gdzie tego zanieczyszczenia światłem w nocy jest jak najmniej, a nawet rzekomo wcale go nie ma. Utworzono tam parki Holender, parki czystego nieba, parki gwiezdnego nieba. Izerski, no i ten Bieszczadzki. Na wschodniej granicy jest ciut niespokojnie. To jeszcze sobie parę lat niech to poczeka. Gwiazdy nie uciekną. A jak wojna tam sobie porobi swoje, to światło będzie jeszcze mniej. Zostały mi piastowskie, po niemieckie ziemie gór izerskich. Pojechałem do Świeradowa Zdroju, bardzo starego, dawnego chyba już tylko uzdrowiska. Ręka mnie boli. I co się okazało? Wdrapałem się na stuk izerski, na smyrk, ale w tymże parku czystego nieba, czarnego nieba, nie ma
bo świeradów zdrój potwornie zanieczyszcza niebo. To jest miejscowość uzdrowiskowa, a więc charakterystyka turystyczna, a więc iluminacji musi być dużo. No to świeci to wszystko dookoła, a więc i w górę, a więc nieboskłon jest olśniony światłem. W tym roku z Jakuszyc zaatakuje Polanę Jezierską, gdzie podobno ma być ciemno. Zobaczę słynną stację Orle i chatkę górzystów, to sobie odwiedzę kolejnego dnia, bo mój program wizyt w Jezierach to zawsze nocna wyprawa na szlak, którą teraz zaczynam, już zmierzcha, będę wracał po ciemku. I nazajutrz wyprawa dzienna, długodystansowa, szczytami zataczam takie koło. Zacząłem wtedy od Stogu Jezierskiego, polazłem na Smyrk, Czerniawską Kopę. W samym Świeradowie wlazłem na jakąś jeszcze jedną górkę z taką malutką wieżyczką widokową, ale z fajnie wyznaczonymi tym wytrasowanym kątomierz, po którym można się zorientować, gdzie co leży, gdzie który szczyt i miasteczko. Nie odwiedziłem wieży Skywalk, bo to moim zdaniem papka dla turystów. Wejście chyba 5 dych wtedy kosztowało. Zaszczyt zjechania po rynnie w dół, dodatkowa dycha. Ale to jest o tyle głupie, że ta wieża widokowa stoi na zboczu góry i znacznie lepsze widoki są, jak się wejdzie za darmo na górę Stóg Jezierski. No dobra, leniwce mogą wjechać kolejką linową i widzą znacznie więcej niż ludzie, którzy tam na dole oglądają widoki ze Skywalk. Nie polecam. Góry Jezierskie to Świeradów Zdrój, Szklarska Poręba albo Jakuszyce. We wszystkie te miejsca prowadzi szosa krajowa numer 3, wcześniej numer 5, zaczynająca się niby we Wrocławiu, ale fizyczna, mająca swój początek na autostradzie A4. Niedługo po opuszczeniu autostrady w oddali zaczynają majaczyć nieśmiało pasma górskie. Im bliżej do celu, a w szczególności już w Jeleniej Górze, te góry zaczynają przybierać formę ściany wieńczącej horyzont. I po opuszczeniu Zielonej Góry, im bliżej, tym bardziej kolorowe stają się mgliste początkowo wzgórza. Towarzyszą one przez calutką drogę, aż po samą Szklarską Porębę. No cóż, grupa Park for Night sugeruje jedną polankę w lesie niedaleko stacji Müller, stacji paliw, ale nie polecam tego miejsca, bo leśnicy zastawili drogę znakiem. Leśnicy są bezwzględni, bardziej niż policja. No i skończyłoby się to mandatem za wjazd do lasu. Więc stoję na granicy polsko-czeskiej, na ruinach dawnej warowni. Tak? Kurczę, tego miejsca, gdzie odbywała się odprawa graniczna, przynajmniej ta polska, bo po stronie czeskiej zabudowania zostały i chyba nadal działają. Celnicy tam siedzą, już czysto celnicy. Straży granicznej chyba już nie ma w tym miejscu. A więc musiałem 800 metrów dojść do szlaku żółtego i nim maszeruję. No i w tym miejscu, miejsce do postojów
tych pauz kilkudziesięciogodzinnych wyznaczyli sobie również kierowcy zestawów towarowych, czyli ciężarówek z naczepami. I akurat tak się składa, że dwóch z nich musi odbyć pauzę na swojej dalekiej podróży, być może w drodze do Pragi albo gdzieś dalej. No i tak się milutko złożyło, że pomimo tego, że stoję przy drodze krajowej, międzynarodowej, mam bardzo fajny parawanik z dwóch naczep i mój obóz jest bardzo intymny. Bo są zarówno stoły, główny szlak sudecki. Zaparzyłem na benzynowej kuchni Prymus. Zostałem jeszcze. Z niepokojem stwierdzam, że bateria szybko mi schodzi, a przede mną jeszcze 4 siódme albo i więcej drogi. Kwarcu, patrzcie. Czyli tanio pójdzie za.